Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. W naszym studiu Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Wiem, że pan trochę podróżuje ostatnio, ale przygląda się pan trochę sytuacji w Stoczni Gdańsk? Tak. Tam jest źle, bardzo źle. Chyba coraz gorzej. Czy co powinien zrobić rząd? Rząd, kiedy mówię rząd, to myślę oczywiście Rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu. Czy dokapitalizować stocznię, czy pozwolić jej upaść? To zależy od tej sytuacji, jaka ona jest. I zależy także od decyzji właściciela. No większość właścicielem są Ukraińcy. A w zasadzie Rosjanie. No w zasadzie, niech będzie. Ale oni chyba nie zamierzają dokapitalizować. A tam już jest taka sytuacja, że brakuje nawet na pensje regularne. Rząd wielokrotnie już dawał pieniądze tam w postaci bezpośrednich dotacji i kredytów ponad 200 milionów. Problemem jest to, czy stocznia do końca miesiąca czerwca przedstawi program restrukturyzacji pod tym warunkiem. Unia Europejska zgodziła się na te dotacje rządowe. Jeżeli nie, to trzeba będzie to zwrócić i wtedy w ogóle nie będzie żadnego ratunku. Czyli główna rzecz to zamiary właściciela ukraińskiego i to, czy stocznia, zarząd stoczni przygotował ten plan restrukturyzacji. Rząd także powinien przygotowywać się na warianty gorsze. Czyli wariant upadłości i także przygotować miejsca pracy dla tych stoczniowców, którzy... Ale wie pan, jak to będzie wyglądało? Że to pański rząd pogrzebie. Taka będzie fama, tak? Taka będzie polityczna dyskusja. Pogrzebie stocznię, kolebkę. No ale ta fama już od dłuższego czasu, od kilku lat jest nakręcana przez tam wiceszefa Misji i Solidarności. Karola Guśkiewicza, tak? I to nic nowego. Rząd może poruszać się, czy agencja, bo to agencja jest właścicielem, tylko w ramach prawa przecież. Ale powiedziałby pan, że nic na siłę, tak? Tylko w ramach prawa. Panie marszałku, wiem, że pan nie chce na ten temat rozmawiać, ale jedno pytanie. Po tej sprawie z Lechem Wałęsą, jego zarzutach i tak dalej, pana nie było, on tutaj dużo mówił, potem przestał mówić. Został jakiś niesmak? Tak, dla mnie został niesmak, ale ja nie zgadzam się, że była jakiś spór czy jakaś kłótnia. Do sporu czy kłótni potrzebne są dwie strony, a to była tylko jedna strona. No ale to było mnóstwo takich mnóstwo żalu, tak? Pan na to nie odpowiadał, był pan gdzieś tam za granicą. Ja tak się zastanawiam, niech mi pan powie, dlaczego wy, dawni opozycjoniści, macie jakiś taki własny problem z własnym etosem? Ja nie mam żadnego problemu. Ale Wałęsa nie ma? No to nie pani się pyta jego, ale jak pani wie, bo to było widać, ja nie mam żadnego problemu. Z własnym etosem i z własną przeszłością. A Lech Wałęsa pana zdaniem ma? Nie wiem. To ale widzi pan, słyszy pan, co mówi? Pani ma chce, czy nie ma? Pani chce wciągać mnie do tej dyskusji. Chcę, żeby ktoś, taki jak pan, powiedział mi, dlaczego tak jest. Odpowiadam, nie dam się wciągnąć. A dlaczego tak jest? Więc odpowiadam, nie da się. Dlaczego się nie spotykacie na popołudniowych kawkach, herbatkach i nie rozmawiacie o starych, dobrych czasach? Tylko... Może nie pijemy kawę albo herbaty już w tym wieku. Pijecie kawę, bo pan właśnie przed chwilą pił. Panie marszałku, no dobrze. Kania i Kociołek niewinni, Jaruzelski chory i tak dalej. Wszyscy niewinni. Jak Kania i Kociołek? No, właściwie no, tak, no, w innych sprawach, ale w tych sprawach takich historycznych. Sprawę Kociołka nie znam. No dobrze, pan mówi, że to dobrze, że został uniewinniony, no. A IPN uważa, że powinien zostać skazany. A ja chciałbym wiedzieć... Akurat, wie pani, bo ja akurat, ja widziałem te materiały znacznie wcześniej, bo byłem szefem komisji, która badała stan wojenny, a potem byłem w komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. I Kania, według tego, co wiem, na podstawie materiałów, ale także na podstawie przesłuchań, Kania został usunięty ze stanowiska pierwszego sekretarza, dlatego, że się sprzeciwiał stanowi wojennemu. No dobrze, ale marszałek Senatu tak mówi, mam prokuratorów IPN-u, którzy chyba te same dokumenty widzieli. No więc dziwię się, że w ogóle z tej sprawy się nie wycofali. Tam jest jeden podpis Kani razem z Jaruzelskim, jeden podpis pod jednym dokumentem, ale wiemy wszyscy i także IPN powinien wiedzieć, że
Kania został usunięty ze stanowiska, dlatego, że nie chciał się zgodzić na stan wojenny. To... No dobrze, to Kania. Pana tak po ludzku nie wkurza to, że Kociołek jest niewinny za grudzień 70, za to, że Jaruzelski jest taki chory, że nie może odpowiadać przed sądem, a teraz będziemy my jak my wkurza obchodzić. Wkurza mnie, ale jesteśmy państwem demokratycznym. Jeżeli lekarze dają zwolnienia Jaruzelskiemu, no to trochę mnie dziwi. Potem widzę go gdzieś tam w telewizji. To może są stare zdjęcia, ale wiem, że funkcjonuje. Nie jest to bożny chory. Dla mnie to jest oczywiste, że on poprzez zwolnienia lekarskie chce uniknąć odpowiedzialności, bo on odpowiedzialność na pewno poniósł. Kiszczak przecież otrzymał wyrok, co prawda w zawieszeniu, ale otrzymał wyrok. W związku z tym Jaruzelski, można sądzić, także taki wyrok. Na Jaruzelskiego taki wyrok także czeka w sądzie. No, ale chyba się nie doczeka. A jak się pan czuje z tym, że koledzy z SLD, którzy będą teraz czcić i obchodzić 90. rocznicę urodzin generała Jaruzelskiego, mogą być niedługo koalicjantem pańskiego rządu? Naprawdę? No tak Donald Tusk mówi, że mogą być, no, że socjaldemokratą jest teraz. Puszcza oko trochę. Mówi się tam na salonach warszawskich, że Leszek Miller się przygotowuje do bycia wicepremierem. Na salonach wiele się mówi. Wie pani, o różnych koalicjach. Ale panu to nie przeszkadza? Że mógłby być rząd Platformy Obywatelskiej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej? W tej chwili nie ma żadnego to znaczenia, dlatego że jest rząd Platformy PSL i on będzie trwał. Na pewno nie wątpię, do końca kadencji będzie No tak, ale po tej kadencji jest kolejna kadencja i trzeba wygrać jakoś wybory, no, tak? Bo rozumiem, że o to chodzi w polityce. I jak będzie koalicja z SLD, to co na to powie Bogdan Borusewicz? No zobaczę po wyborach. Ja absolutnie nie mówię nie. To nie, jest nie będzie rząd z Jaruzelskim, a z Jaruzelskim był już, jak pani sobie przypomina, rząd po okrągłym stole został wybrany nawet na prezydenta, co no, mi się bardzo nie podobało, ale co z tego? No ale to trochę były inne czasy, tak? Tamtego czasu. To jeszcze ale, o ile można było to zrozumieć, to dziś chyba byłoby to dosyć. Ale ten sam Jaruzelski. Ale to nie będzie koalicja na pewno z Jaruzelskim. Pani marszałku, Hanna Gronkiewicz-Waltz sobie nie radzi w Warszawie? Nie wiem. Widzi pan, co tam się dzieje? Chyba ją będą odwoływać. Nie martwi pana to, bo jak się odwoła prezydenta Warszawy... W wielu miejscach będzie taka akcja prowadzona. Przy okazji ustawy śmieciowej opozycja dojrzała tutaj możliwości i będzie to robić. No, nie sądzę, żeby takie możliwości w Warszawie były. A dni Jarosława Gowina w Platformie Obywatelskiej pana zdaniem są policzone? To nie prawda, wiem. Jak niektórzy mówią? Nie mam pojęcia. A pan tak go po ludzku lubi i politycznie, czy nie? Jest mi, źle powiem, obojętny. Aha, czy daleko jesteście od siebie? I politycznie. Bardzo daleko jesteście od siebie? Niedaleko, no. Był senatorem. Ja wszystkich znam dość dobrze. On był senatorem. Ale akurat... Był lepszym senatorem niż ministrem sprawiedliwości? Chyba ministrem sprawiedliwości był lepszy. A pana, panie marszałku, martwią narodowcy? Oni się ostatnio zebrali w sobotę, zapowiadają obalenie układu. Nie martwią mnie. To jest zmartwienie przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest zagrożenie dla sceny politycznej? Nie, jeżeli będą przestrzegać konstytucji, to nie. A jeżeli będą wzywać do obalenia władzy siłą, będą przez jakieś środki podejmować, to od tego są służby, żeby to kontrolować. Ale żeby co? Delegalizować? Od tego są służby. Jeżeli ktoś podejmuje jakieś działania niezgodne z prawem, przeciwko porządkowi konstytucyjnemu. A Europa Plus się panu podoba? Czy pan jak pani się nie pyta, kto mi się podoba, a kto nie. No, a to nie mogę tak pytać? Czy to jakaś piękna dziewczyna? A może tam są piękne dziewczyny, chociaż głównie tak na pierwszej linii frontu to Palikot, Siwiec, no, i pani, Kwaśniewski. To ja panią mogłem zapytać. Czy oni mi się podobają? Czy pani się podobają? Mhm. To kto się panu podoba w takim razie? No pani pan powie, jak już tak pan... Dobrze, jeździ pan ostatnio... Tak? Tak. No. A? No niech pan powie. No nie, mnie to bardzo ciekawi. Podobają mi się sympatyczne, mądre kobiety. Dobrze, panie marszałku, pan sporo jeździ ostatnio po świecie. Nawet jeden z tygodników napisał, że jak na ilość wyjazdów, to niewiele z tego wynika, z tych pańskich wyjazdów. Naprawdę? Mhm, no tak piszą. Z jakich wyjazdów? Nie, no tak w ogóle ocenili, że pan dużo jeździ, a nic z tego nie wynika. Aha. Czyli wyjazd... Znaczy pan sobie wyjazdy, nic z tego. Ja sobie nic z tego nie robię. Nie z tych wyjazdów, tylko z tego, co pisze ten tygodnik. Byłem w Egipcie i byłem w Tunezji.
po to, żeby wesprzeć te ruchy odnowy w tych północnej Afryce. To jest bardzo ciekawy i taki ożywczy powiew. Spotykałem się z tymi, którzy robili te zmiany. Byłem w Birmie, gdzieś także nastąpiły zmiany demokratyczne. Spotkałem się z Aung San Suu Kyi, czyli z tą noblistką, która te zmiany razem z częścią generałów przeprowadza i myślę, że przeprowadzi. Jeżeli z tego nic nie wynika, to znaczy, że dziennikarz, który to pisał, nic nie rozumie. A do Chin, tak jak Ewa Kopacz, by pan też pojechał z taką delegacją w okolicach 4 czerwca? Ale trochę było kontrowersji wokół tego. Ale to wie pani, ja nie recenzuję posunięć Sejmu albo ani marszałka Sejmu. A takie, jakby pan został z delegacją zaproszony w tych okolicach? A jakby tak było, to bym się zastanawiał i wtedy bym pani odpowiadał. A gdzie pan teraz jedzie? Gdzie jadę? Jadę do Londynu w najbliższym czasie na posiedzenie, na spotkania przewodniczących marszałków Senatu. Szczęśliwej podróży życzymy. Dziękuję. Dziękuję. Wrócę. To pewne. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.